Cześć, tu Isia z Prezypl i dzisiaj będę robić dat pura. Mam już przygotowane moje podobrazie, czyli zalałam go białą farbą i pozostałe kolory, jakie będę używać, to złoty, ten przepiękny medziany, do tego mam przygotowany granat, moja własna mieszanka, oraz na sam koniec, żeby nie było ten przepiękny morski, a również moja mieszanka. No więc wszystko mam już gotowe, aczkolwiek muszę poprawić moje podobrazie, dlatego że, jak to zwykle bywa z tablicami malarskimi, są one krzywe. W związku z czym farba troszeczkę się po nich przemieszcza, nie tak jakbym zawsze chciała, ale wystarczy o podobraziu. Przejdźmy do kompozycji. No więc, planuję wylewać w kształcie litery L. Tak mi się wydaje. Czyli zacznę tutaj od spodu i zrobię taką, no takie, takie coś. Zaczynam od granatu, czyli od głównie ultramaryny, wymieszanej z naprawdę kroplą czarnego, żeby troszkę pogłębić ten kolor. Wydaje mi się, że to będzie fajnie wyglądało, to będzie fajny kontrast z białym. Teraz dodam morskiego i Trochę mam nadzieję, że jak dodam metaliki, szczególnie złoty, to te farby, te niebieskie, się farbnie wymieszają z tym złotem i zrobić taki kolor, taki troszkę jasnozielony. Złoty, metaliczny, coś takiego. No zobaczymy, czy cokolwiek z tego wyjdzie, bo używam bogatego złota Renesansu, serii Renesans Colors i on niestety. No, troszeczkę, delikatnie mówiąc, strasznie się topi. No więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dlatego też troszkę sobie nie żałuję tego koloru. No i na sam koniec zostawiłam sobie miedziany, który jest przepiękny. Strasznie kocham ten kolor. I nie wiem, znaczy mam nadzieję, że go będzie dużo, że będzie go widać, że się fajnie połączy z tymi innymi farbami. A z drugiej strony, jak zwykle, mam wrażenie, że mam farb za dużo. I teraz jeszcze tylko dodam biały, bo spróbuję nadmuchać ten biały na moje kolory, żeby przynajmniej też trochę udawało prawdziwego daczpura. No, bo cały czas nie mam jeszcze suszarki takiej, która by przesuwała farby po podobraziu, po ale niedługo, niedługo. No dobra, no to dmucham. Czyli najpierw zalewam białym moje kolory, przynajmniej po trochu. A teraz spróbuję przesunąć tą część trochę w tą stronę. Patrzcie, jakie piękne! Trochę mi niebieski stąd uciekł, ale to nic. Teraz w drugą stronę. Trochę zostały jeszcze farby tutaj, ale odwrócę mój obrazek w drugą stronę. Będzie mi troszeczkę łatwiej dmuchać. No, nieźle. I widzę już tutaj pojawiające się komórki. Będzie ciekawie. Zaraz to trochę opalę, ale wydaje mi się, że ze względu na to, że mój niebieski ma czarny, no to troszeczkę mi się pojawiło tutaj szarego. W dmuchaniu troszeczkę farby tutaj mi się rozbryzgało w tą stronę, i ja to teraz spróbuję usunąć. W najłatwiejszy sposób. Czyli kawek ręcznika papierowego i po prostu maczając, farbę podnoszę całość. W końcu mam jeszcze białej farby, nie ma problemu. Tutaj nie chcę zniszczyć mojego wydmuchanego, więc zresztę zrobię paluchem. Bo jak wiadomo, paluchy są najlepsze. U, trzeba uważać, bo tam jest farba pod spodem. Dobrze. To na razie zostawię w spokoju. To jest bardzo ładne, ale mam dylemat, bo straciłam moje złoto tutaj. Prawie nic nie zostało. Bardzo pięknie to wygląda, ale złota nie ma. A z drugiej strony to zrobiło się takie troszeczkę mdłe i białawe. Wiem, że tu mam farbę. Bo widzę i trochę tu. Wiecie co? Ja się po prostu najpierw zajmę wyrównaniem tem, tego, co namąciłam tutaj na białym, i zastanowię się w tym czasie, co ja będę dalej robić. Bo wiecie, z poprawkami to tak różnie bywa w moim wydaniu. Tylko pytanie, czy to jest już 80-20, czy jeszcze nie? Bo wydaje mi się, że jeszcze nie i że jeszcze trochę mogę poprawić. Może zacznę od spróbowania przesunięcia tego trochę w tą stronę. Zaczyna być interesująco. Pojawiło się więcej miedzi tutaj. I strasznie mi się podoba ten obszar tutaj. I teraz zastanawiam się, czy ta część się przesunie, czy cofnie. Zobaczymy, a teraz to tylko szybciutko przypalę, tak troszeczkę tutaj. Trochę komórek mi się tutaj pojawiło. Teraz jeszcze spróbuję to przesunąć trochę w dół. I nie podoba mi się ten fragment, więc się postaram go pozbyć. Nieźle. Nawet tu mi się pojawiło jakieś złoto. Nie jest źle, ale może być lepiej. Jeszcze chcę to troszkę wysunąć w tą stronę. I to samo z tym obszarem. O tutaj znalazło się jeszcze trochę. Miedzi, niezłe, bardzo dobrze, ale muszę uważać, bo chyba włosami zrobiłam małe bubu i muszę to teraz naprawić. No dobra, słuchajcie, tak na to patrzę i ja tego już nie będę ruszać, bo to jest więcej niż 80%. Dwie rzeczy, zanim odłożę do wyschnięcia. Po pierwsze, chciałam, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w świetle naturalnym, a nie studyjnym. A druga sprawa to popatrzcie na tą koronkę, która się tutaj zrobiła. No, po prostu miodzio. Mam tylko nadzieję, że będzie to schło tak jak jest, a nie zmieni się jakoś bardzo drastycznie. Cały czas szkoda mi tego złota, no ale nie można mieć wszystkiego. Minęło trochę czasu i patrzcie na mojego motyla. I do tego te świecące się, świecąca się miedź, świecące się złoto, no, ze złotem to nie przesadzajmy, no ale no po prostu, ja widzę motyla. Więc jeśli podobał się Wam ten film, i to jak tłumaczyłam krok po kroku, co robię i co będę robić dalej, i jaki efekt planuję uzyskać, to dajcie mi kciuka w górę, żem wiedziała, że robię dobrą robotę. A wracając do samego obrazka, Patrzcie na tą koronkę. Na no cały czas nie mogę wyjść z zachwytu, jak delikatne to się zrobiło. Owszem, cały czas brakuje mi tego złota, na które liczyłam, że się tam gdzieś pojawi, zmiesza i zrobi tą taką zielonkawość, ale sama mieć i ta koronka to nie jest zła rzecz. Więc jeśli, nie Więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to subskrybujcie, żeby nie uciekł Wam kolejny odcinek. Bo suszarka jest w drodze i zabiorę się za robienie tak zwanych prawdziwych daczpurów. Na górze znajdziecie link do moich innych daczpurów, a na dole wideo, które YouTube myśli, że jest dla Was najlepsze. No to do zobaczenia w następnym odcinku.